Witamy w kościele ojca Cuthberta. Właśnie rozmawiam z starszym przełożonym zakonu. Jeżeli kojarzycie, gdzie mieszkał ksiądz Cuthbert, jestem bardzo zadowolony, że znacie tę grę, bo była jedną z takich fajniejszych gier RPG, które walczyło się turowo. Jeżeli ktoś pamięta, gdzie był właśnie kościół czy zakon, kurde, teraz już ja nie pamiętam ojca Cuthberta, to będziemy fajnie wiedzieć. A tymczasem Cuthbert ma tutaj u nas kostiumy. Oh shit. You deserve a new figure, so I'm going to give you some pizza from my private stash. No, najśmieszniejsze, ja bym sobie wydał coś innego. Na przykład na to! Albo na coś kurde innego, ale nie wiem, szczerze nie wiem. Ten wygląda fajnie. Ten jest fajny mimo wszystko, strasznie mi się podoba. Warrior, Wizard. Tego. LOL, ten jest zajebisty. Pytanie, czy on mi się nie podoba? Mi się nawet bardzo podoba, fajna figurka. Ten jest taki średni, a ta jest paskudna. I osobiście zmieniłbym ją na faceta. I to jest myśl. Co by na to, żebyśmy zmienili ją na niego? To jest tylko wizualny motyw, więc tutaj nie ma się naprawdę co spinać. Te dwa mi się nie podobają. Nie dają klimatu. Tutaj babka, fuj. Nie lubię krasnoludek. No, wróćmy do. Poza tym tamte itemy nie są aż takie mega dobre, przynajmniej na początku. Baj. I jest świetnie, mamy trzech mężczyzn. Exit. Dobra, a zatem ruszamy na kolejną przygodę do. Aha, tutaj jak zostać coś tam słyszę. Ej, te drogi zniknęły? Bez sensu, bez sensu. Halo. Idziemy na kolejną przygodę. Co by na to? Bijemy! Robbery. Heist robbery. Highway robbery. Dobra. O co chodzi? Aha, czyli ładunek łodzi został skradziony, czyli tam broni na pierdołki, przez goblinów krwawej włóczni. If the cavern reaches the destination, there will be no end to their violence. Jeżeli nie powstrzymam ich, to nie będzie końca ich krwawych wyprawom. Żaden bohater nie jest w stanie przeciwstawić się ich grabieżom. Watch the table on those goblin thieves. Czy się zajmę tymi goblinskimi złodziejami i zrobię im z dupy jesień średniowiecza. Albo zrobię im jesień z dupy średniowiecza. Lepiej brzmi. Oh, a woman, I mean an old man, stalked through the tavern door and cries, "The goblin have stole my baby!" I mean, treasure! O oh my. Ja jewe, jak to ktoś źle brzmi. A, cholera. Dobra, lecimy. Gonimy tych sukinsynów. Jesteśmy na trakcie i nakurzamy je, skoro stoją nam na drodze. Ja jebę! Hot on the trail of the stolen baby. I mean, treasure. The goblin albo się. Ale ile ich jest? Okej. Dobra. Trzeba się trochę rozdzielić, żebyśmy mieli jakieś takie lepsze pole manewru. Aha. Okej. Zobaczmy, co zrobi reszta. Aha. Ja zarzucę frenzy na swojego. Podeszli, są bliżej, świetnie.
Czy tam ci coś zrobią? No nie wiem, mogę w tym czasie ich myknąć tutaj ogniem. Serio? O, momencik, bo ktoś do mnie dzwoni. Goście przychodzą i odchodzą, a ja nawet nie wiem, co się stało. Tu mam jakiegoś droga, tu mam coś tam. What the fuck się happened now? Ile ty masz życia? Dobra, tamtego. Dobra, jestem w stanie go zabić, ale on sam się niedługo zabije. Prędzej, bardzo ładnie. Okej, okay, no dobra, to dobijamy, bo nie ma sensu czekać. Nakurzamy. I rzucamy heala naszemu kapłanowi, naszemu wizardowi. Wizardowi, wizard. Dobra, my czekamy. Tamci z tyłu będą dochodzić bardzo długo. Świetnie, ogień sobie dał radę. Ci podchodzą. Okej. Okay. Tego chyba nie zabiję tym uderzeniem. A tym jak najbardziej. Can't block. Jest fajnie. Aha. Dobra. Uleczę. Podejdę tu. Nim. Podejdę tu. I w zasadzie podejdę tu. Dzięki czemu mogę go zaatakować. Bardzo fajnie. Co jest, jak się go zaatakuje, to on ucieka? Tchórz mały. Come and get some. Come to me. Come to papa. No dobra. W ten sposób. Niech oni się ruszą. Dokładnie. To jest to, co chciałem w pewnym stopniu osiągnąć, ale nie do końca w tym. Więc albo zabiję. One chyba nie mają więcej ruchu. No dobra, albo bije go, albo bije go. Ewentualnie się przesuwam. A jak mogę się przesunąć? Aha, bo to mi pójdzie w ten sposób. Albo ten. Dobra, zaatakujemy tych z przodu. Nie, tych dwóch. Cofając. Aha, nim nie mogę się cofnąć. Dobra. Cofnę go tutaj. Chop. Okej. Okay. Nice. Ja pierdykam. Aha. No to srogi przeciwnik. Skoro oni tak już nic nie mogą zrobić, to trzeba ich dobijać. Aha. Ochu. No tam miałem po prostu bardzo ładne szczęście. Okej, tymczasem... Nakurzamy dalej. Ten jest ledwo żywy. Tego trzeba dobić.
Podejdę tutaj, wyprzęgnę mu z pałki. Temu. Dlatego dobijemy w ten sposób, o ile... Okej, okay, udało się. Koniec tury, on płonie. Dziękuję. Nasza wygrana. Myślę, że będzie bardzo ciężko. That was the wrong intro, Gary. I spent 5 hours preparing for an adventure. You need a total command of brief. Aha, to są... Melvin jako taki doświadczony mistrz gry mu tak podpowiada. To są takie dodatki dla gracza, który chciałby kiedyś być mistrzem gry, moim zdaniem. Że musi kontrolować swój oddech, że nie może się spinać, że coś tam. I fajnie, jak to się działają emocje, że jest, kurde, ciekawie, że nagle czuje się w ten sposób i w ten sposób, ale to nie, też nie chodzi o to, żeby to psuć graczom w ten sposób zabawę. Dobra, skoro rozwaliliśmy tą grupę goblinów, jesteśmy w stanie zabrać trochę rzeczy, które one podpierdoliły. A czego właściwie się nie dowie? O. O. Gówno. Gówno. I gówno. I once committed the opponent omnibus to memory. Are you sure you are ready to be a Game Master Gary? No, bo tak według Melvina wydaje mu się, że jest takim właśnie omnibusem, że wydaje mi się, że o, to ja rozwalę wszystko i jestem Hulkiem. O, Goblin Hulk. Dobra. Natrafiliśmy na kolejny element, poniszczony wóz, gdzie jest Goblin Hulk. The earth trembles and the sun is blotted from the skies. Yikes! It's a Goblin Hulk! Innymi słowy, nagle znikąd pojawił się Goblin Hulk. No to nakurzamy. Clumsy. Jest! No to zajebiste. No to cię odejdź. Nie po to cię biję, żebyś, kurde, wracał. O kurwa! O chuj! O chuj! Fajnie było? Siema? Właśnie. Odsunę się. Debilu, kurde, czemu coś... czemu ja pomyliłem postaci? Okej, muszę go teraz cofnąć w następnej turze! Ja bieg wywalę. Mi się przedawniło wszystko trochę więcej. Bull rush! Move in the strange line. Coś tam. Okej. Okay. Cofnij się. Gary past. No to atakujemy. Co, nie ma żadnego ataku? No to co teraz? There are no valid target. Dlaczego? Aha! Bo to nie ta postać. Ja pierdolę! Za 8! Udało się to odbronić, ja jebę! Dziękuję. O kurde. I to mi się właśnie podoba w tej grze, że... Czujesz się faktycznie, jakbyś grał. Jakbyś miał kostkę, rzucał i atakował. The massive Hulk toppled to the ground with a booming crash. Another mighty tyrant undone by the little people. Czyli kolejne wielkie gówno padło pod naporem małych ludzi. Krasnoludzi. Gary, you're game master with the grace of the delicacy of an orc fishwife. O Jezu, ale mu pojechał. Włócznie? O, fajnie. Mamy tego strong staba. A tutaj? Fajny chop, mocny chop. Simple, simple. Save blessing. No.
Here is it, Mog, the Orc Chieftain, waits for you in his fortified camp. It's Blurk. He's a goblin and is in a face a cave, Gary. Knowing the difference between an orc and a goblin is life and death in this business, Gary. Faktycznie, no tak, Gary jest trochę taki ciulowatym mistrzem gry, bo myli orka z goblinem, przez co Melvin się wkurwia, bo to jest tak jakby powiedzieć, że wpadłeś do ognia. I pływasz w ogniu, a tak naprawdę chodzi o wodę. O matko, 20. I think I need a painkiller. Speaking like a goblin seems to be giving me a headache. Seems to be a goblin giving me a headache. Ała. Dobra, jak wygląda sytuacja? Mamy tutaj jakiegoś goblin wizard, szaman i goblin chieftain. Bluk. Ja bym zrobił to w ten sposób. Maga wysłał na niego, jego na niego, a on by healował i pomagał z tyłu. Tak bym to widział, ale na chwilę obecną nie widzę żadnego ruchu. Clumsy. Reveal your hand when playing against the game master. Don't draw a card to replace this. Sensu? No dobra. Ruszamy do przodu. Okej, okay, on jest bardzo szybki, więc warto do niego pójść na początku. O, wiem, oni będą w pierwszej linii, a on będzie pomagał z tyłu. To będzie zajebiste. O, shit. No i cała blokada w chuj z bombki strzelił. Au. No i nie mam jak mu pomóc. Pas. Yeah! Nadal nic. Pas. Okej. Okay. Pozbywamy się tego, pozbywamy się tego. Idziemy walczyć. Choć mam wrażenie, że to kurwa będzie bardzo kiepskie. I pierwsze co robimy, to spierdalamy! Łuk. Nie. Zwróć na niego się swoją uwagę. Okej. Jak mi wykurwił. Oj, nakurzamy. Kurwo, umrzyj! Jak on mnie wkurwił teraz! Chodź tu po krako! Zajebie! Jak kurwa psa! No. I co? My turn. Mogłem tego nie przeżyć.
zacznijmy od tego, że tym sobie przejdę. Tutaj? Na bezpieczeństwa? Nim podejdę. Tutaj? I pierdolę ze tutaj. Kurde. Sensu. Moja drużyna prawie jest na wymarciu. Ale daliśmy radę. We have blue. Gary is a rank amateur, I'm afraid, Nabi. I do hope this will be more than mediocre for you. Nie wiem, co to znaczy mediocre. Ale chyba mu ubliża. Chyba. With Bullock defeat, the goblin riders immediately sketch, leaving the wagon behind. The Bloodspur tribe will have suffered a significant setback. The Amlet villagers are once again in debt to you. Well done, heroes. Now let's see what those wagons contained. Innymi słowy, rozjebaliśmy, miasto się będzie cieszyć. Zobaczmy, co jest w wagonie. Yay, level up! Martial skill. Świetnie. Robę, zajebiście, bo mam robę. Grimaldi. Może teraz zmienię mu imię na Grimaldi. Co tutaj się znajduje? Martial Arts. Bludgeon. Czy to są Martial Artsy? Nie. Nie mam żadnych martial skills. Ło! Nice robe! Aha. To już... No właśnie, to jest kiepskie. Okej. Treasure. Sight of Bacon. Serio. A ładne robe. Okej. Take all. All items. Co ten rob daje? Weak armor. This armor doesn't prevent damage from attack behind. Hoover. Attach this card to yourself, you are not affected by terrain. Aha! Fajne. A co to daje? Armor. This armor grants immunity to fire, poison, acid keep. Zajebiste. To jest naprawdę fajne. No czasami mamy do czynienia właśnie jak na początku z tamtym smokiem, który nakurza właśnie ogniem i innymi pierdołami, z tym, że no tutaj brak straty w ruchu jest akurat dla mnie mało przydatny. Dlaczego? Bo moje krasnoludy bardzo wolno się poruszają. Dobrze, ale no na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym już niedługo. Prawdopodobnie o godzinie 16, jak to staram się zazwyczaj rzucać. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!